Czy my się z... Nie, chyba się zbliżamy do tego. Ty, bez kitu. Ale fajna droga tutaj była. Ej, to mi się podoba. To była ciekawa droga tutaj. Do tego ostatniego, do tej ostatniej turbiny. Nice. Turbiny zostały naprawione. No cieszę się, że ty się cieszysz. Cieszę się również z twojego szczęścia, ziomek. Widzisz, kurde, trzeba było wierzyć w Lombaxa, który jest w stanie wszystko naprawić. Dobra, więc teraz musimy dostać się tam do Talwyn. Ona tam na nas czeka. Nie wiem, czy to czasem nie jest katapulta, który tam również jest. Więc udajmy się do Talwyn. Skoro mamy wszystkie turbiny zasilone, no to czas do Talwyn. Dara, jest i Talwyn. Przepraszam, że was uderzyłem, ale chciałem was pomasować tylko, nie żeby coś. Siema. No i gdzie ty lecisz? Gdzie ty lecisz, kurczę? Aha, tutaj mamy jeszcze ten przecież. Tam jeszcze nie byliśmy. A właśnie, tu nas nie było i tutaj jest to, o czym właśnie przed chwilą powiedziałem. I mamy dużo nanoteku. Kurczę pieczone. Więc wedle mapy musimy teraz dostać się w stronę chyba tej gwiazdy, z tego co widzę. Chyba. Dobra, więc zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze mamy. Bo może jest coś, co, nie wiem, pominąłem, albo ewentualnie nie zwróciłem na coś uwagi. O, możemy sobie pogadać z burmistrzem. Major Worley, czyli burmistrz Worley. Well, hello there, young fella. Run it any more pirates? The bedrock of this island is filled with trillium ore. Creates too much electromagnetic interference for most ships. That beacon's our only way of hailing them. Oh, that's just something Darkwater was working on. We sealed it off after he was killed. Best put it out of your mind. Mutiny, I suspect. Legend has it, Slag dropped anchor in Morrow Caverns and killed anybody who refused to call him captain, including old Darkwater. Folks around here still like to scare the tourists with ghost stories about that place. To żeśmy sobie z nim pogadali, nie ma to tamto. Hey, there's the bottle.
Skoro Talwyn poleciała, to jeszcze z tobą nie rozmawiałem. Hey there, pal. I heard there was a Lombax on the island, but I didn't believe it. What can I do you for? Afraid not. Looks like some bum stole the bolt straight off the power coupling. I can't connect the darn thing. Annoying for some people. Anyways, if you're looking to get a signal off the island, you'll have to find another bolt. I think I saw someone selling one down by the beach. Okej, no to w sumie nam trochę pogadałeś tutaj z nami. Nie, no tak na serio, no to musimy teraz iść dalej w takim razie. Bo nic tutaj ciekawego się już od tego pana nie dowiemy. Więc pójdźmy sobie może teraz do ciebie. Z tobą jeszcze nie rozmawialiśmy. Do pana smugglera. Look who's here. Small galaxy, ain't it? Ah, too small! Ah! So, what brings you to Murdergraw, friend? No harm done, Hoss. Man in my business understands the need for a little privacy. Ah! He's a criminal! Ah! Well, if you ever find yourself in the market for a slightly used VersaBolt, you just come find your old pal. Ah! No names! No names! Ah! Well, what do you know? I happen to have one right here, procured by perfectly legal means, of course. Ah! With a crowbar! How about we make ourselves a deal? Oczywiście, że kupujemy część. I'll see you around, partner. Okej, więc skoro mamy już tutaj kupioną tę część, to może wróćmy do tego ziomeczka i może coś uda nam się wspólnie ogarnąć, skoro mus był taki, żeby podejść do niego i kupić od niego tą część. You found one. Nice going, kid. Local Beacon Union 319 thanks you for your charitable contribution. Here we go. Just put this on here and... See if you can give it a good tying there, champ. I do it myself, but I'm on break. Union rules, you understand. Okej, okay, coś tutaj musimy zasilić, widzę. Ty, poleciliśmy do góry. O kurde. Nice. I teraz musimy lecieć na samą górę i uważać na lasery. Aha, dobra. Okej, okay, kumam sprawę. Okej, okay, ładnie. Tylko nie wiem, czy ja to teraz przeżyję. To jest właśnie problem. Kurde, nie przeżyłem tego. Fuck. Chciałem się tam do góry dostać. Gdzie jesteś? Weź mnie teleportuj do góry. Dobra, jak nie chcesz, to ja się sam teleportuję. Nie mój problem. Dobra. Mamy mało HP, kurczę pieczone. Ale się zaciąłem. Dobra, lecimy do góry. Yes! Co to, ostatnia turbina jest? Czy mi się wydaje? Przecież wszystko żeśmy ogarnęli. A nie, to jest zupełnie coś innego. A może jednak? Jakieś pole elektromagnetyczne. Okej, okay, drzwi nam się otworzyły. To jest dobre, to mi się podoba. Więc idźmy zatem do tych drzwi. Coś nam masz jeszcze do powiedzenia? A, czyli mamy iść do burmistrza. Spoko. Dzięki za pomoc, ziomeczku.
Kurczę, nie pamiętam, jak on się nazywał. Pewnie kiedy po raz kolejny przeglądam sobie Wikipedię, to zobaczę, jak on miał na imię. Ale dobra, lećmy wtedy do burmistrza. Young Lombax, I give you the Obsidian Eye, the most powerful Lorentzian telescope in the universe. It was created with lenses carved from obsidian glass and powered by a single fulcrum star. Darkwater built it himself so as to keep in contact with his little friends. Can it tell me where they are? Well, sure, if we have a fulcrum star to activate it. Here, I took the liberty of borrowing this from our archives. They're pages from Darkwater's personal journal. Happens log, the 3rd of August. My trip to the Brager star cluster was fraught with savings. Not only did I find a great place for cheap Krull Cobbler, but I also met a mysterious race called the Zuni. Friendly little creatures they are, can manipulate time and space to their will. Their leader gave me a fulcrum star I can use to talk to them with once I return to Polaris. It's worth a fortune, but I wouldn't part with it for all the bolts in Meridian City. My only worry is my miserable first mate Slag. It's only a matter of moons before he tries to pillage my property. But I've taken steps to defend it well into the afterlife using an ancient Terrachnoid incantation and a coupon for one free curse at the Hulafar Magic Emporium. I'll forever bind my soul to my body so that I may protect the Fulcrum Star. He who disturbs me shall disturb my entire crew. This I swear. That star ought to be locked away with the rest of Darkwater's treasure. Find that star, and you'll find your friend. Ratchet, I think I'm getting a signal. Rusty Pete to Lombax, I have crucial information about Captain Darkwater. I'm dropping anchor at the Hulafar Pier. Over and out. Okej, więc dowiedzieliśmy się od burmistrza. On nam tutaj mniej więcej pokazał, co to dokładnie jest Obsidian Eye, czyli na polskie obsydianowe oko. Okazuje się, że on potrzebuje... Okazuje się, że obsydianowe oko potrzebuje jednego przymiotu, który nazywa się Fulcrum Star, czyli Gwiazda Fulcrum, i ona jest nam niezwłocznie potrzebna, aby odnaleźć Klanka, ponieważ Fulcrum Star jest w stanie namierzyć lokalizację Klanka, więc dlatego będziemy musieli je odnaleźć. Z tego, co mniej więcej zrozumiałem, a mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. Widzę, że tutaj Talwyn poleciała do tego statku. Oj, chyba kłopoty wyczuwam. Well, it's about time, mate. I've been radioing you all night. So have you found the Obsidian Eye yet? Yeah, but it doesn't work. Darkwater hid the Fulcrum Star. Not surprising. Cheap old Beanrake never did trust anyone. Of course, we were trying to kill him at the time. Good news is, every pirate worth their salt keeps a map to their buried treasure. A map? Well, where is it? Well, that's the bad news. It's probably still with his body over in Morrow Caverns. Tell you what, mate. Why don't you let me help you find it? No to chyba co? Great! And I have just the pirate to help us. Ta-da! I call it Slag on a Stick. Rerouted his memory banks to his vocal processor, so he'll remember anything he's looking at. Now climb aboard, mateys, and put your faith in good old Captain Slag. No to lecimy w takim razie. Hu, kurczę. And so... Our hero set forth to Morrow Caverns in search of a map to the mythical Fulcrum Star. With him was Rusty Pete, a noble and true corsair, adored by women across the galaxy. Arr, this be a work of fiction.
Do you even know where we're going? Of course I do! I got GPS. Look! Turn right at Isle of Despair. In 5 leagues, keep left. I love this thing. Hanukkah gift from me mom, it was. Arriving at destination on right. Here we are, Morrow Caverns. Famous for its majestic fjords, soothing grottos, and legions of tortured souls awaiting their chance for revenge. What? What? I didn't say nothing. I still don't understand why we need Slag to find Darkwater. Didn't you help him hide the ship? Well, I was a bit soft at the time. Woke up 3 days later wearing an evening gown and spooning a kerchief. Watch your tails! Morrow Caverns. O kurczę pieczone, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w jaskiniach Morrow.